porażka. Można być nawet świętym Pawłem i ponieść porażkę w dziele ewangelizacji. Paweł dzisiaj głosi Ewangelię w Atenach, stara się wyjść naprzeciw Ateńczykom, nawet ich poezję cytuje, bardzo jakoś tak też inteligentnie i mądrze, bo to Ateńczycy przecież, więc filozofia, te sprawy. A okazuje się, że bardzo mało ludzi uwierzyło w słowa Pawła, bardzo mało przyjęło, chociaż część rzeczywiście przyjęła Ewangelię, ale okazało się, że ta metoda nie sprawdziła się. To myślę, że dla nas też taka przestroga, żeby z jednej strony to jest ważne, żeby starać się dojść do ludzi i mówić ich językiem, też starać się poznać ich kulturę, ale nie zawsze to wystarczy. Czasami nawet może to się okazać jakąś przeszkodą. Czasami za bardzo staramy się być światowi, czasami staramy się za bardzo wejść właśnie w klimaty tego świata, żeby docierać z Ewangelią, ale też oczywiście ten wysiłek świętego Pawła był dobry, skoro też Duch Święty go do tego natchnął, żeby w taki sposób dojść do Ateńczyków. Do kogoś to trafiło. Porażki w dziele ewangelizacji mogą się zdarzać, tym się nie musimy przerażać, tym się nie musimy zniechęcać. Dzisiaj Pan Jezus mówi o tym, że Duch Święty doprowadzi do całej prawdy i prawda jest tym, co mamy głosić, bez względu na to, czy będą ludzie za tym szli, czy nie. Oczywiście z miłością, tak? To jest oczywiście, że jasne, ale ważne, żeby głosić prawdę. Kiedy my będziemy starali się tą prawdę naginać, to w tym momencie może będą za nami szły tłumy, może by więcej Ateńczyków uwierzyło. Ale Paweł był, z jednej strony wziął tą pod uwagę, trzeba do nich wyjść jak do Ateńczyków, bo to filozofowie, mądrzy ludzie, ale nie przekłamał prawdy. Nie zapomniał o tym, że ma głosić Chrystusa ukrzyżowanego i że dla niego żyć to Chrystus. Kiedy my będziemy głosili prawdę, to ci, którzy mają przyjąć Ewangelię, przyjmą. A są tacy, którzy nie będą tego chcieli. Może stracimy w tym momencie jakichś followersów, może będziemy mieli łapki w dół, może nie będzie nas tyle osób oglądało, ale bądźmy wierni prawdzie. O tym trochę więcej w dzisiejszym Hot 16 Challenge 2. Udało się coś skleić, dlatego dzisiaj taki strój, też żeby tutaj właśnie zareklamować ten odcinek, ten film, dwuminutowy utwór na tłustym bicie z zachodniego wybrzeża. Bardzo, bardzo mi gra w sercu osobiście. Cieszę się, że już tak wiele osób obejrzało. Jeżeli jeszcze nie widziałeś, to zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia tego Hot 16 i oczywiście wspierania osób, które pomagają chorym, modlitwą przede wszystkim, też takim dobrym słowem, też żebyśmy taki dobry robili też PR tym ludziom, taki, żeby pokazywać, że doceniamy ich pracę. I kto oczywiście ma ochotę i takie pragnienie, też może wesprzeć złotówką te osoby. Więc do tego też zapraszam, jeżeli tylko tego chcecie. Kochani, zapraszam dzisiaj. Mam nadzieję, że już nic nie stanie nam na przeszkodzie, żeby się tu spotkać w kapliczce. Bardzo mi na tym zależy. Wczoraj nawet nie tyle, że ten egzamin już się bardzo przeciągał, chociaż też, ale nawet miałem telefon rozładowany praktycznie, więc nie byłoby szans poprowadzić transmisji, bo przez cały czas wykład był. No więc tak to wygląda, ale mam nadzieję, że dzisiaj się już uda spotkać i będziemy się mogli modlić razem w kapliczce do Matki Bożej. Do zobaczenia na Hot 16, a teraz przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech się błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i pa.